Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądny numer 42. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. W dzisiejszej okładce Jolanta Freszyńska i Cezary Kosiński. Teściowie, a także nowa edycja LEGO Masters, a także wywiad Nasz Nowy Dom Przemysław Oślak, a także M jak Miłość, Iza i Marcin biorą rozwód, a także wywiad Mirosław Baka. Tak wygląda dzisiejsza okładka, teraz czas rzucić okiem co w środku. Na początek gwiazdy, ciekawostki, wydarzenia i nowy serial Policjanci, Stróże Prawa w akcji. Premierowa produkcja Super Polsatu to serial dokumentalny, którego bohaterami są policjanci z patroli i oddziałów prewencji, a także dzielnicowi pochodzący z różnych regionów Polski. Kamera towarzyszy im w codziennej pracy. Należy podkreślić, że wszystkie sytuacje są prawdziwe, niereżyserowane. Jadąc na interwencję, nikt nie wie, jak ona się skończy, więc emocji i adrenaliny nie brakuje. Każde zgłoszenie jest inne. Czasami to uciszenie imprezy u sąsiadów, innym razem zgłoszenie w sprawie przemocy domowej. Policjanci zadebiutują na antenie Super Polsatu w poniedziałek 23 października o godzinie 21:30. A teraz hit kabaret show. Stare, ale nowe. Kultowe skecze w nowym wykonaniu. To będzie istotą nowego programu rozrywkowego Hit Kabaret Show, którego pomysłodawcą jest Michał Paszczyk z kabaretu Paranormalni. W premierowym programie znajdą się takie skecze jak m.in. Drzwi i lachony z repertuaru kabaretu Moralnego Niepokoju, Wesele kabaretu Skeczów Męczących czy Dama na Wieży kabaretu Potem. Z kolei Grzegorz Halama odświeży kultową Mariolkę, którą stworzył kiedyś Igor Kwiatkowski. Premierowy odcinek Hit Kabaret Show zobaczymy w piątek 3 listopada o godzinie 22 na antenie Puls 2. To teraz na hity z kategorii seriala i wśród tego tygodniowych propozycji nowości od nowa. Grace i Jonathan Fraserowie wiodą luksusowe życie. Kobieta organizuje aukcję na rzecz szkoły, do której chodzi jej syn. Wkrótce dowiaduje się o tragedii, w którą może być zamieszany jej mąż. On sam znika bez śladu. Premiera tego serialu w niedzielę 22 października o 23:45 w TVN. I druga z nowości, Wielka 3. Katarzyna widzi, jak ważne jest poznanie zasad rządzących wielką polityką. Chce osiągnąć w tym mistrzostwo. Piotr waha się, czy być posłusznym żonie. Postanawia uwolnić swoich przyjaciół. Premiera tego serialu we wtorek 24 października o 20:10 w HBO. Czas teraz na hity, produkcje dostępne w sieci. Wśród tego tygodniowych propozycji premiera Absolutni Debiutanci. Podczas wakacji nad polskim morzem 19-letnia Lena Martyna Byczkowska i jej przyjaciel Niko postanawiają nakręcić film, który otworzy im drzwi do wymarzonej szkoły filmowej, ale kiedy ich ścieżki splatają się z pewnym nieznajomym z obozu sportowego, wiele się zmienia. Lena i Niko odkrywają, że łącząca ich od zawsze pasja do kina to nie tylko wspólne hobby, ale coś jeszcze. Chwile pierwszych namiętności, odkrywania się nawzajem i towarzystwo zbuntowanego Igora sprawiają, że szybko wkraczają w świat dorosłych. Ten serial dostępny będzie od 25 października na Netflixie. W ramach hitów sieci po raz kolejny będę przeglądał magazyn Netfilm. I czas na kolejne premiery, na początek Życie na planecie Ziemia. Dziś naszą planetę zamieszkuje około 20 milionów gatunków. Trudno w to uwierzyć, ale to tylko znikomy procent tego, co żyło na niej przez wieki. 99% mieszkańców Ziemi wyginęło w dalekiej przeszłości. Historia tych przyrodniczych dynastii, jak powstały i jak upadały, jest naprawdę niezwykła. Twórcy serialu wykorzystują najnowsze technologie i naukę, aby przywrócić do życia dawno wymarłe, prastare stworzenia. Wśród nich znalazły się m.in. lew jaskiniowy, diplodok, istiostega, starożytny rekin i mamut. Opowiada o nich doskonale sprawdzający się w takich projektach Morgan Freeman. Keith Scully, który jest obok m.in. Stevena Spielberga, jednym z producentów tego 8-odcinkowego serialu, mówi: rozumiejąc naszą przeszłość, możemy pomóc w kształtowaniu naszej przyszłości. Szóste masowe wymieranie, które obecnie przeżywamy, jest pierwszym wywołanym przez zwierzę człowieka i pierwszym, któremu można całkowicie zapobiec. Ten serial dostępny będzie od 25 października na Netflixie. Kolejna z premier to Upload 3. Akcja serialu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której można przed śmiercią wgrać swoją świadomość do cyfrowych zaświatów, by żyć dalej wirtualnie. Taką operację przeszedł Nathan Rabbi Amell.
i trafił do luksusowego hotelu. Tam poznał programistkę z biura obsługi klienta Nore, Andy Allo, ze świata żywych. Para nawiązała romans, który kontynuowała w poprzednich sezonach. W trzeciej serii Nathan po raz kolejny zyska nowe życie i razem z ukochaną będą próbowali nie tylko pracować nad swoim niełatwym związkiem, ale też będą mieli wyjątkową misję. Wspólnie odkryją spisek, który może zagrozić całej ludzkości, w tym matce Nathana. Czy uda im się go w porę ujawnić? Na dodatek w życiu Nathana pojawi się nowa kobieta. Inaczej niż w poprzednich sezonach nowe odcinki będą dodawane co tydzień. Prawdopodobnie ma to związek ze strajkiem scenarzystów i aktorów Hollywood. Za głównych Andy Allo, Robbie Amell, Allegra Edwards i Kevin Bigley. I trzeci sezon tego serialu dostępny będzie od 20 października w Prime Video. Kolejna z premier to Recepta na przekręt. Porzucenie szkoły średniej nie wróży Lisie Drake zawrotnej kariery. Brak wykształcenia okazuje się jeszcze bardziej dotkliwy, gdy kobieta, która samotnie wychowuje córkę, z dnia na dzień traci zatrudnienie i zostaje bez środków do życia. Mając problemy ze znalezieniem nowego źródła dochodu, Lisa podejmuje pracę w upadającym startupie farmaceutycznym mieszczącym się w obskurnym centrum handlowym na Florydzie. Kobieta nie ma pojęcia, że jej nowy pracodawca zajmuje się działalnością daleką od legalnej. Tym samym Drake, chcąc nie chcąc, zostaje uwikłana w przestępczy proceder, zagrożony nie tylko karą pozbawienia wolności, ale też, jak się wkrótce okazuje, śmiercią. Film jest oparty na głośnym artykule New York Timesa z 2018 roku. Dziennikarz Evan Hughes opisał historię oszustwa pewnej firmy farmaceutycznej związanej z uzależniającym opioidowym środkiem przeciwbólowym. Pra głównych Emily Blunt, Chris Evans i Andy Garcia. I ten film dostępny będzie od 25 października na Netflixie. Kolejna z premier to Szkoła dla Elity 7. Blas Encinas, rok szkolny, wcale się nie kończy. Co więcej, do szkoły powracają uczniowie, którzy zniknęli przed kilkoma latami. Jednym z nich jest Omar, który przestał uczęszczać do Las Encinas po zakończeniu 5 sezonu, kiedy to wyjechał z Hiszpanii. I tak, jak niektórych uczniów już w nadchodzących odcinkach raczej nie zobaczymy, mowa m.in. o rodzeństwie Blanco, tak w placówce dla elitarnej hiszpańskiej młodzieży wciąż obecna będzie Sonia oraz Isadora. Ta druga będzie kontynuować świeżą znajomość z Didakiem. Z kolei Iwan bez Patryka nie będzie już tym samym chłopakiem co kiedyś, pomimo nowych i bardzo interesujących osób wokół. Sezon 7 hiszpańskiego serialu jest niespodzianką dla fanów, ponieważ to na 6 miała zakończyć się opowieść o Las Encinas. Tymczasem jeszcze przed premierą 7 transzy twórcy ogłosili start produkcji 8 części. Tym razem do serialu powróci Mina El Hamani, czyli Nadia z 3 pierwszych sezonów, która wyjechała na studia do Nowego Jorku. Na głównych Nadia Al Saidi, Valentina Zenere i Andre Lamoglia. I 7 sezon tego serialu dostępny będzie od 20 października na Netflixie. I jeszcze jedna z premier, mężczyzna imieniem Otto. Mieszkający w domu szeregowym na przedmieściach Pittsburgha w Pensylwanii Otto Anderson nie jest najbardziej lubianym mieszkańcem w okolicy. Po śmierci ukochanej żony, Sony, 63-latek, uchodzi za wrednego odludka. Kiedy huta stali, w której Otto pracuje od lat, nakazuje mu przejść na emeryturę, zrezygnowany mężczyzna rozwiązuje umowę m.in. z usługami komunalnymi i podejmuje decyzję o samobójstwie. Ale gdy jest już o krok od powieszenia się, życie ratują mu nowi sąsiedzi Marisol i Tom. Otto nie ustaje jednak w staraniach, by odejść z tego świata i próbuje rzucić się pod pociąg z peronu, na którym przed laty poznał Sonię. Los znowu płata mu figla, czyniąc go przypadkowym bohaterem. Wkrótce Otto nie tylko zostaje właścicielem kota, ale także poznaje chłopca, który, jak się okazuje, zawdzięcza ukochanej żonie Andersona całe swoje życie. Krok po kroku marzący o dołączeniu do Sony Otto zaczyna cieszyć się tym, że żyje. Film jest oparty na popularnej szwedzkiej powieści Mężczyzna imieniem Ove Fredrika Backmana. Dla głównych Tom Hanks, Mariana Trevino, Rachel Keller i Truman Hanks. I ten film dostępny będzie od 24 października w HBO Max. To by był przegląd magazynu Netfilm, a teraz wracam do Teletygodnia i czas teraz na hity z kategorii dokument. I wśród tego tygodniowych propozycji premiery Cywile na wojnie, Ukraina. Losy zwykłych ludzi, którzy doświadczyli piekła wojny. Taksówkarz Iwan stanął przed rosyjskim plutonem egzekucyjnym. Projektantka biżuterii Jewgenia dołączyła do snajperów.
Premiera tego programu w poniedziałek 23 października o 22 w Focus TV. Kolejna z premier to Sołtysi. Portrety osób zaangażowanych w życie wsi. Widzowie poznają sołtyskę Zielątkowa, która pasjonuje się rękodziełem, oraz jej niezwykle przedsiębiorczego kolegę po fachu z Sokołowic. Premiera tego programu we wtorek 24 października o 21 w Super Polsacie. Kolejna z premier to Kobaltowa Gorączka. Wydobycie metalu niezbędnego do produkcji m.in. smartfonów ma zgubny wpływ na życie ludzi. Górnicy z Demokratycznej Republiki Konga pracują w skrajnie niebezpiecznych warunkach. Premiera tego programu w środę 25 października o 22 w Planet Plus. Kolejna z premier to W dżungli mrówek. Inteligencja zbiorowa mrówek od zawsze fascynuje badaczy. Widzowie przyjrzą się z bliska gatunkom, które żyją obok siebie w gujańskiej dżungli, tworząc zhierarchizowane społeczności. Premiera tego programu w sobotę 21 października o 16 w Planet Plus. Kolejna z premier to Ziemia. Chris Packham przybliża historię błękitnej planety. W pierwszym odcinku odkrywa tajemnicę jednego z najmroczniejszych jej okresów, który wiązał się z masowym wymieraniem gatunków. Premiera tego programu w poniedziałek 23 października o 19.55 w BBC Earth. Kolejna z premier to Ameryka Łacińska z powietrza. Widzowie ujrzą niezwykłej podniebnej perspektywy ptaki zamieszkujące region między Rio Grande a Patagonią. Twórcy pokażą m.in. migrujące stada w Peru. Premiera tego programu w środę 25 października o 18 na National Geographic Wild. Kolejna z premier to Stylowo o wnętrzach. Programów wnętrzarskich jest wiele, ale ten jest propozycją dla odważnych. Nicole Babb i Caffrey Van Horn nie boją się kolorów i kontrastów. Śmiało łączą rozmaite style i motywy. Premiera tego programu w piątek 20 października o 22 w Canal Plus Domo. I jeszcze jedna z premier, Duchy Morgan City. Badacze zjawisk paranormalnych zweryfikują doniesienia o duchu żołnierza w Luizjanie. Następnie spróbują ustalić związek między złośliwą zjawą i szokującą zbrodnią w Berwick. Premiera tego programu w sobotę 21 października o 23 w ID. To zaraz na piątek i Twoja twarz brzmi znajomo. Wszystko, czego o nich nie wiemy. Powoli zbliżamy się do końca tej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo. Przed nami jeszcze 3 odcinki, w których bez wątpienia będziemy świadkami niejednej znakomitej metamorfozy. W tym zapracowanym czasie uczestnicy znaleźli czas na krótką rozmowę. Poprosiliśmy ich, żeby podzielili się z nami jakąś ciekawostką o sobie. Nowy odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo w piątek 20 października o 25 w Polsacie. Czas teraz na sobotę i nową edycję LEGO Masters 4. Baw się, buduj, odpoczywaj. Istnieją od 1932 roku i debiutowały jako zwyczajne drewniane klocki. Dzisiaj każdy maluch i dorosły wie, czym są. Klocki LEGO to raj dla budowniczych z wyobraźnią. W nowej edycji LEGO Masters poznamy ludzi, dla których stały się największą pasją. Przed nami czwarty sezon programu, w którym kreatywność nie zna granic. Miłośnicy słynnych klocków ponownie staną do rywalizacji o tytuł mistrza LEGO i 100 tysięcy złotych. Poznamy 6 par zawodników, którzy na naszych oczach postarają się wyczarować zapierające dech w piersi konstrukcje domy, ulice, miasta, drogi, ludzi i wiele innych. Ich techniczną sprawność i wyobraźnię oceni Pola Lisowicz, do której tej jesieni dołączył Wojciech Łozowski. To właśnie tę dwójkę spotkaliśmy na planie w studiu Transcolor. Mieliśmy szansę przekonać się na własnej skórze, co przeżywają uczestnicy. Stanęliśmy przy specjalnych stołach, otrzymaliśmy zadanie zbudowania z klocków wylosowanych postaci i ruszyliśmy stackami do pokoju, który fanom LEGO może wydawać się rajem na ziemi. Znajduje się w nim potężny zbiór klocków najróżniejszych kształtów, kolorów i funkcji. LEGO to całe moje życie. Jako dzieciak uwielbiałam się nimi bawić. Mam mnóstwo starych zestawów zakopanych u rodziców na strychu. Teraz się bawią nimi kolejne pokolenia, powiedziała nam Pola Lisowicz. A także jestem z LEGO za pan brat. Od dziecka uwielbiałam tworzyć nowe rzeczy. Budowałem miasta, bawiłem się ludzikami i stawiam raczej na gotowe zestawy. Bardzo mnie to relaksuje i daje czas dla siebie, przyznał z kolei Wojciech Łozowski i dodał, w LEGO Masters czuję się doskonale. Mamy super ekipę, świetnie pracuje mi się z Polą oraz Marcinem Prokopem. Z wielu niesamowicie uzdolnionych uczestników czuję, że to będzie fajna edycja. Czy jako jurorzy będą poważni i surowi? Ależ skąd, nie zamierzamy za nikim biegać z rózgą.
Razem z Wojtkiem będziemy oceniali, komentowali, doradzali uczestnikom od strony merytorycznej, wizualnej i estetycznej, wyjaśniła Pola. Chcemy być przyjaciółmi zawodników. Niestety reguły są takie, że ktoś musi odpaść, ale myślę, że czeka nas znacznie więcej dobrych emocji niż smutku z powodu wypadnięcia z gry, powiedział Wojtek. Co w takim razie może najbardziej zadowolić członków drużyn i widzów przed telewizorami? Już sama obecność tutaj. Bawienie się, budowanie klocków Lego jest frajdą. Nie mówiąc o możliwości wchodzenia do Brick Pitu, gdzie na uczestników czekają 2 miliony klocków. Nie miał wątpliwości Wojtek. A Pola dodała, pamiętajmy, że nie jest to zabawa tylko dla dzieci. Człowiek dorosły w średnim wieku, senior, również może wiele wynieść z budowania klocków Lego. Stymuluje to go intelektualnie, rozwija zmysł przestrzenny. Można się wyciszyć, odciąć od mediów, złapać chwilę dla siebie i mieć czas na przemyślenia. Jedno jest pewne, w soboty z pewnością warto zasiąść przed telewizorami. Taki pogodny program dla całej rodziny jest znakomitą alternatywą w tych mrocznych, pełnych kontrowersji czasach, podkreślił Wojtek. A pierwszy odcinek nowej edycji LEGO Masters 4 w sobotę 21 października o 17:30 w TVN. Na koniec jeszcze wtorek i premiera Sołtysi. Rządzić po ludzku. Nie od dziś wiadomo, że dobry sołtys to skarb. W końcu nie tylko dba o interesy podlegającego mu sołectwa, ale także powinien integrować podległą mu społeczność. Bohaterowie nowego dokumentalnego cyklu to właśnie tacy społecznicy z krwi i kości. Potrafią łączyć życie rodzinne i własne pasje z pracą dla dobra swoich sąsiadów. W pierwszym odcinku poznajemy trójkę sołtysów, Małgorzatę Grabowską z Zielątkowa, Janusza Wojewódzkiego z Mazowieckich Sikor oraz Łukasza Zdyba z Sokołowic na Dolnym Śląsku. Każde z nich stanie przed bardzo trudnym zadaniem, sprzątaniem wsi, przygotowaniem do święcenia kul, a także wsparciem dla lokalnego zespołu muzycznego. Premiera tego programu we wtorek 24 października o 21 w Super Polsacie. Ostatni rzut oka na dzisiejszą okładkę, ten teletydzień od dziś w sprzedaży. Już kolejny tydzień października, no i pojawiają się kolejne premiery. Pierwszą z nich jest nowy serial Policjanci, ale tym razem nie będzie to taki serial paradokumentalny, bo takich już jest wiele, Sprawiedliwy Wydział Kryminalny, Policjantki i Policjanci, czy Bliniarze, tego już jest całkiem sporo. Teraz taki serial bazujący na prawdziwych interwencjach policyjnych, choć wydaje mi się, że wcześniej coś takiego było, przecież to była bardziej drogówka, tam były właśnie patrole drogówki, tutaj będą właśnie dzielnicowi, czy policjanci podejmujący jakieś takie właśnie drobne interwencje, no i to z perspektywy ich pewnie będzie można to zobaczyć, pewnie będą mieli poprzypinane do munduru gdzieś kamery, czy będą filmowani jakoś właśnie, nie wiadomo jak to będzie dokładnie wyglądało, ale taki trochę inny serial. Widać, że Super Polsat próbuje właśnie zachęcić widzów do oglądania, tam ciągle coś nowego się pojawia, więc to jest pierwsza z tych propozycji, a druga to Sołtysi. Będzie można tym razem zobaczyć sołtysów w akcji, jak to wszystko wyglądało. To wydaje mi się będzie na podobnej zasadzie, tak jak Rolnicy. Coś takiego jest na antenie Polsat Play, że tam podglądani są rolnicy, jak pracują na gospodarstwach. A tutaj będą sołtysi w akcji, którzy będą pomagać mieszkańcom, więc wydaje mi się, że to tak będzie mniej więcej wyglądało, ale to też jest jakaś taka nowość, no bo wcześniej o tej grupie serialu nie było, więc prędzej czy później musiał się pojawić. Kolejna z nowości to czwarty już sezon programu LEGO Masters, tym razem o nowej porze, bo zazwyczaj był emitowany po godzinie 20, najpierw chyba w piątki, później w niedzielę, teraz 17:30 w sobotę. Może to jest dobre rozwiązanie, bo z tego co pisano, to zazwyczaj to oglądały rodziny z dziećmi, więc 17:30 to może trochę taka lepsza pora, no bo o godzinie 20 to zawsze są jakieś inne propozycje i ten LEGO Masters tak spadał na dalszy plan, a tym bardziej, że w soboty teraz emitowany o tej porze jest Stop Mało, a w niedzielę to jest Masterchef, który od wielu lat jest też emitowany, a w piątki tradycyjnie są jakieś filmy, więc zdecydowano się na 17:30 w soboty. Nie wiem, czy ten program jest aż tak popularny, że jest kolejna edycja, bo wydawał mi się zawsze ten program taki nudny. Oglądałem, pamiętam tylko pierwszą edycję, bo słyszałem o tym programie dużo, że to hit światowy, w wielu krajach jest emitowany, więc stwierdziłem, obejrzę pierwszy odcinek, a później jakoś tak trochę wkręciłem, kto tam dalej odpadnie, więc zacząłem to oglądać. Te odcinki, takie jakieś były monotonne, takie były nudne, że ja połowę tych odcinków przesypiałem, więc to może jest dobry krok zmienić porę emisji, może ludzie nie będą spać przynajmniej przy tym programie, no bo taki raczej nudnawy, choć później te efekty, gdy to już wszystko jest zbudowane, no to robi wrażenie i z edycji na edycję są coraz dziwniejsze, coraz bardziej kreatywne te budowle z tych klocków, więc można się spodziewać, że to na pewno w tej edycji pójdzie jeszcze na wyższy poziom. Jedynie co to jurorzy jakoś nie trzymają się w tym programie, bo już tyle było zmian, że w tamtej edycji był chyba Czesław Mozil, teraz
Wojciech Łozowski dołącza do tej ekipy, ale tutaj właściwie decydującą rolę ma ta osoba, która się zna na budowlach z klocków Lego, czyli właśnie Pola Lisowicz w tym przypadku, a ten dodatkowy Juro to tak tylko jest, żeby nie była sama, tak mi się przynajmniej wydaje. No i oczywiście jest prowadzący Marcin Prokop, który też będzie na pewno to w humorystyczny sposób prowadził. Okaże się, czy zmiana pory emisji tego programu wyjdzie mu na korzyść, czy wręcz przeciwnie, oglądalność jeszcze bardziej spadnie. Poza tym oczywiście premiery na kanałach tematycznych i premiery na platformach streamingowych. A co do premier, wydaje mi się, że jeszcze na pewno coś pod koniec października albo na początku listopada się pojawi, bo są już zapowiedzi jeszcze jakichś programów, więc to jeszcze nie koniec premier tej jesiennej ramówki. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.